Raz, 1, 2, 3, 4. Drodzy bracia i siostry, wyciszamy się już na placu. Za chwilę rozpoczniemy mszę świętą. W kolejnym dniu naszego pielgrzymowania przybywamy do sanktuarium Chrystusa cierniem koronowanego w Paradyżu. Wśród nas jest obecny ojciec generał naszego zakonu, ojciec Arnold Hrabkowski, którego bardzo serdecznie witamy. Będzie przewodniczył Najświętszej Eucharystii, wygłosi do nas Słowo Boże. Witamy także serdecznie ojca przeora Jasnej Góry, ojca Mariana Waligurę i sekretarza ojca Pawła Przygockiego. Cieszymy się obecnością księdza proboszcza Paradyża, księdza prałata Adama Myszkowskiego oraz pana wójta gminy Paradyż, pana Wojciecha Rudalskiego. Ojcowie i księża Eucharystię sprawują w intencjach powierzonych przez pielgrzymów. Pozwolę wymienić intencję, którą sprawuje ojciec Mariusz, a świętej pamięci Jana Melka, gospodarza, który przyjmował wiele lat grupę dziesiątkę niebieską, zmarł. Polecamy go miłosierdziu Bożemu. Księdza proboszcza, prosimy jeszcze o słowa pozdrowienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, Wielkopolska parafia przeżywa swój jubileusz, stulecie istnienia. Fakt faktem, kult Pana Jezusa rozpoczął się w 1678 roku. Do roku 1893 kustoszami obrazu byli ojcowie Bernardyni. Kościół nas był kościołem klasztornym. Po kasacie klasztoru w Paradyżu świątynia przeszła pod jurysdykcję biskupa sandomierskiego, który 24 listopada 1919 roku przy tym kościele erygował, czyli powołał do istnienia parafię Przemienienia Pańskiego. Od ubiegłego roku, 24 listopada, przeżywamy rok jubileuszowy. W ten rok jubileuszowy wpisały się misje parafialne, które przeżyliśmy od 2 do 10 czerwca. Następnie główny odpust parafialny 6 sierpnia Przemienienia Pańskiego. I bardzo się cieszę, że tak jak co roku i w tym jubileuszowym roku to świętowanie wpisuje się w dzisiejszy dzień, kiedy z radością możemy gościć Was przy naszym sanktuarium Pana Jezusa cierniem ukoronowanego, miłosiernego i krwi Zbawiciela w Paradyżu. To 308 pierwsza pielgrzymka w tym roku naszym jubileuszowym. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich czcigodnych pielgrzymów i duchownych, i świeckich. A to moje pozdrowienie składam w ręce czcigodnego ojca generała, ojca Arnolda. Pozdrawiając Was, ośmielę się prosić, abyście w swoich modlitwach pamiętali również o naszej wielkopolskiej parafii i abyście wypraszali świętość dla wszystkich, którzy stanowią tę parafię, abyście wypraszali świętość dla każdego parafianina z wielkiej woli. Niech Pan Jezus miłosierny okaże każdemu z Was miłosierdzie i przytuli do swojego boskiego serca. Szczęść Boże. Prosimy śpiew na wejście.
Świętego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. W tej pielgrzymiej wspólnocie wiary stajemy do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Przyzywamy orędownictwa patrona dnia dzisiejszego, świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Przed Bogiem otwieramy nasze serca, pragniemy przedłożyć Mu przez stawiennictwo Jasnogórskiej Maryi wszystkie nasze prośby, błagania, nasze intencje, nas zdążających na Jasną Górę i tak jak zaznaczył ksiądz proboszcz, także tych, którzy tutaj, w tym miejscu modlą się, pracują, żyją i nas przyjmują. Prosimy, by ta ogromna wspólnota wiary dla każdego z nas była umocnieniem. Umocnieniem w podejmowaniu tego powołania, którym Bóg nas obdarzył. W tym miejscu, jak co roku, dziękujemy także za powołanych do służby Bożej, za tegorocznych neoprezbiterów, za tych wszystkich, którzy również w tym roku wchodzą na drogę powołania zakonnego i kapłańskiego. Prosimy o obfitość Bożej łaski dla każdego z nas. A świadomi grzechu, słabości, prosimy najpierw Boga o przebaczenie wszystkich naszych przewinień. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Ci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci słuchamy, bo wielka jest sława Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze, Wszechmogący. Miłości ku Tobie, święty Wawrzyniec, wiernie służył Bogiem i odważnie pomógł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co On miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość, jego łaska trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg sprawiedliwy obdarza ubogich. Bóg sprawiedliwy obdarza ubogich. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogi. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Mąż sprawiedliwy
przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich, rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Alleluja, 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 alleluja. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Pomimo trudu i zmęczenia doświadczamy tego, że pielgrzymowanie to uprzywilejowany czas. Jesteśmy we wspólnocie, w której odczuwamy bliskość Boga i bliskość naszych braci i sióstr. Mamy możliwość uczestnictwa w codziennej Eucharystii, ciągłego słuchania i rozważania Bożego Słowa, modlitwy i refleksji. Pielgrzymujemy wspólnie ku Bogu i z Bogiem w ludzkiej naturze. Pielgrzymujemy, bo żyjemy, bo chcemy żyć pełnią życia. Wyruszyliśmy w drogę, bo nie chcemy żyć przeciętnością, żyć w pustce, poddawać się temu wszystkiemu, co proponuje świat. My chcemy być od tego wolni. Chcemy żyć w pełni wolnością dzieci Bożych. Chcemy być wolni z Maryją. Wolni z Maryją Jasnogórską, Matką Życia. I dziękujemy każdego dnia. Dziękujemy Bogu za dar naszego życia biologicznego i życia w Chrystusie i prosimy, byśmy nigdy tego życia nie zniszczyli. O pięknie życia, które wymaga jednak ofiary, mówi dzisiejszy przekaz biblijny. Aby żyć pełnią życia, trzeba coś stracić, zrezygnować z czegoś, iść pod prąd mody i utartych schematów. Wiemy o tym bardzo dobrze.
Doświadczamy tego na każdym etapie naszego życia. Obumierać, aby żyć. Nasze życie nie jest utkane z wielkich, wyjątkowych, pięknych wydarzeń. Żyjemy codziennością, która kosztuje bardzo dużo, jeżeli chcemy pozostać wierni Chrystusowi. Kosztuje dużo zwykłe życie. Trzeba wielu wyrzeczeń. Wiedzą chyba o tym bardzo dobrze rodzice. Kosztuje wiele życie wiarą, życie Chrystusem, jeśli chcemy na serio potraktować Boga i zasady naszej wiary, moralność i obyczaje. Wszystko, co Chrystusowe, powinno być łatwe i przyjemne, powinno błyszczeć, powinno być podporządkowane ludzkiemu sposobowi patrzenia, modzie, zachciankom, ideologiom. Tak jednak nie jest. I to rodzi bunt, ogromny bunt, którego doświadczamy. Wiara łatwa i przyjemna nie istnieje. Wiara zawsze wymaga obumierania. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To jezusowe stwierdzenie jest bardzo bogate w treść. Zadajmy sobie jednak tylko dwa pytania. Czy nasze ziarno, ziarno naszego słowa, przynosi plon obfity? I drugie, co będzie, jeśli ziarno zostanie samo? Żyjemy w czasach, w których wypowiadamy wiele słów. Wiemy, że słowem możemy dać życie i słowem możemy zabić. Kardynał Stefan Wyszyński, przygotowując tekst ślubów jasnogórskich, pragnął, aby poprzez ich realizację w każdym z nas rodził się nieustannie nowy człowiek w Chrystusie. I pisał: przyrzekamy stoczyć pod sztandarem Maryi najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. I wymieniał: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo. Zapewne każdy z nas może dołączyć także i inne wady. I to nie po to, byśmy widzieli tylko negatywne cechy, ale po to, byśmy w duchu odpowiedzialności potrafili w nas samych cokolwiek zmienić. Czy jednak w kontekście dzisiejszych czasów do katalogu wad, które są widoczne tak bardzo w naszym świecie, nie można dodać braku odpowiedzialności za słowo? Tak za słowo wypowiadane, jak i za słowo pisane. Słowo i odpowiedzialność za nie to wielkie zadanie do wypełnienia. Zadziwia to, z jaką łatwością wypowiadamy tysiące słów, za które nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. Zadziwia, jak wiele możemy napisać nieprawdy, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. Sprzyja temu pozorna anonimowość w wirtualnym świecie. Sprzyja brak jakichkolwiek konsekwencji. Nie tylko zadziwia, ale wprost przeraża to, jak daleko możemy dojść we wzajemnym obrzucaniu się słowami, we wzajemnym zniewalaniu się słowem. Kardynał Karol Wojtyła napisał przed laty, że największym niebezpieczeństwem jest, kiedy się człowieka zniewala, mówiąc mu jednocześnie, że czyni się go wolnym. W taki sposób wielokrotnie wielu telewidzów, słuchaczy, czytelników
zostaje wprzęgniętych w pewną narrację w imię wolności, a jednocześnie są zniewoleni tym fałszywym przekazem. Bracia i siostry, Jezus nieustannie przypomina nam, że słowa mogą zabijać. Dlatego nie wolno nastawać na życie bliźniego w sposób fizyczny, ale nie wolno nawet wylewać na niego gniewu i godzić go oszczerstwami. Papież Franciszek mówił kiedyś: przyzwyczailiśmy się do obgadywania i do plotek. Jakże często jednak nasze wspólnoty i rodziny stają się prawdziwym piekłem, w którym dokonuje się tej zbrodni zabijania brata i siostry językiem. Odpowiedzialność za słowo nie dotyczy tylko ludzi z pierwszych stron gazet. Dotyczy każdego z nas. I nikt nie jest z tej odpowiedzialności zwolniony. Kultury słowa trzeba uczyć w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w naszych wspólnotach. Trzeba zaczynać od rzeczy małych, od tych, za które każdy z nas jest odpowiedzialny. Kultury słowa trzeba uczyć młode pokolenie, które niejednokrotnie zagubione w wirtualnym świecie zagubiło już poczucie wartości słowa, wagi słowa, kultury słowa, odpowiedzialności za słowo. Każdy z nas, podążający za Jezusem, wezwany jest do doskonałej miłości. Miłości, która nie ma żadnej miary. I ta miłość bliźniego wypełnia się także w odpowiedzialności za słowo, które wypowiadam do mojego brata i w odpowiedzialności za słowo, które mówię o moim bracie. Miłość bliźniego zobowiązuje nas także do naprawienia szkody. Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam swój dar, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Jesteśmy wezwani do pojednania się z bratem, którego może uraziliśmy naszym nierozważnym słowem. Bracia i siostry, i drugie pytanie. Co będzie, jeśli ziarno wrzucone w ziemię pozostanie samo, nie wyda owocu, nie obumrze? Ziarno wrzucone w glebę może pozostać samo. I patrząc na współczesny świat, widzimy nierzadko ludzi samotnych. Otoczeni całą masą wirtualnych przyjaciół, narzędzi komunikacji, pozostają samotni i zagubieni. Bliskość z drugą osobą to Facebook, kolejny SMS, kolejne zdjęcie umieszczone na jakimś portalu i nic poza tym. Człowiek dla drugiego człowieka pozostaje tylko numerem na liście znajomych. Brakuje twarzy. Brakuje bliskości spojrzenia. Dzisiejszy człowiek żyje w samotności. Czasami paraliżuje nas lęk przed drugim człowiekiem. Czasami paraliżuje nas zwykły egoizm. Bo przecież to ja muszę realizować swój plan, zabezpieczyć swoje potrzeby, to co dla mnie jest najbardziej wygodne i dobre. Ktoś obok jest dobry, jeśli jest daleko, bo jeśli jest blisko, to może mi zagrażać. A mamy przecież obumierać dla siebie, aby żyć pełnią naszego człowieczeństwa. Człowieczeństwa odkupionego w Jezusie Chrystusie.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Poświęceniem żyła Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja, której całe życie podporządkowane było Bożej woli. Oddała to, co miała najcenniejsze, skarb swego życia, Jezusa Chrystusa. Oddała swego Syna w Kanie Galilejskiej, aby odzyskać Go na nowo na Kalwarii, zdjętego z krzyża. Tak żył również patron dnia dzisiejszego, święty Wawrzyniec. Nie przeceniał swojego życia na tym świecie. Oddał się posłudze drugiemu człowiekowi, posłudze ubogim. To jest droga naszego życia. Obumierać w sobie, aby żyć pełnią życia, życia w Jezusie Chrystusie. Nie według mojego pomysłu, ale według tego planu, jaki Bóg ma na moje życie. I iść przez życie tak, aby nie urazić drugiego człowieka, ale by moim słowem dać drugiemu człowiekowi życie. Amen. Wierząc w orędownictwo świętego Wawrzyńca Męczennika, wypraszajmy u Boga potrzebne nam łaski i wypowiedzmy nasze modlitwy. Polecajmy Bogu papieża, biskupów, obecnych wśród nas, ojca generała zakonu Paulinów i ojca przeora Jasnej Góry, oraz kapłanów posługujących podczas naszej pielgrzymki, aby w mocy Ducha Świętego służyli całemu Kościołowi swoją pracą i ożywiali charyzmat wiary w Ludzie Bożym. Polecajmy Bogu naszą ojczyznę, prezydenta, rząd, parlament, aby roztropnie podejmowane przez nich działania miały na celu dobro, pokój i zawsze przyczyniały się do ograniczania, a tam, gdzie tylko możliwe, eliminowania agresji, konfliktów, terroru i prześladowań. Polecajmy Bogu tych, którzy potrzebują uzdrowienia duchowego i fizycznego, aby wiara w Boga, bogatego w miłosierdzie, ukazała w naszych sercach Chrystusowe zwycięstwo nad naszymi ograniczeniami. Polecajmy Bogu zmarłych pątników 308 warszawskiej pielgrzymki pieszej. W tym miesiącu pamiętajmy także o wszystkich, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, aby ten oddany dar życia doczesnego, zjednoczony z krzyżem Chrystusa, doprowadził ich do wiecznej chwały. Kyrie, kyrie, eleison. Polecajmy Bogu intencje przyniesione w naszych sercach, a także tych, którzy prosili nas o modlitwę, aby nasza postawa miłości do Boga i bliźniego, pełne zawierzenie się we wspólnej Jego łaskawości, wyjednało błogosławione owoce. Kyrie, kyrie, eleison. Ale
Zlecajmy Bogu naszą wspólnotę eucharystycznej modlitwy, aby ten dar Boży, dar sakrament miłości, przemieniał nasze życie, pokonywał obojętność, brak zaangażowania oraz przemieniał nasze życie. Kyrie, Kyrie, Panie Boże, Twoje wyroki obejmują świat cały. Dodawaj nam sił, abyśmy zawsze wiernie podążali Twoimi drogami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Naszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi i spraw, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali, i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pan Bóg zastępów. Na wysokości, na wysokości.
święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Uczuliśmy Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Wawrzyńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie rób nas na pokuszenie, ale nas na odezwanego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Bardzo proszę o zrobienie przejścia dla kapłanów w grupach 8, 2, tak jak stoi brat Adam pomiędzy biało-czerwoną i białą, w grupie biało-żółtej i purpurowej 15.
Módlmy się. Posileni świętym darem pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną Tobie ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, otrzymali obfitsze owoce odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźmy proszę jeszcze. Drodzy bracia i siostry, bardzo dziękuję ojcu generałowi za przybycie, przewodniczenie Najświętszej Eucharystii, wygłoszenie do nas Słowa Bożego. Obecność ojca generała naszego zakonu jest stosowną chwilą, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec przełożonego zakonu za troskę wobec warszawskiej pielgrzymki pieszej. Jest ona dziedzictwem naszego zakonu. Ojciec generał umożliwia pielgrzymowanie ojcom, braciom klerykom. Zna również trud pielgrzymowania. Myślę, że nasze oklaski nie będą drewniane, tylko prawdziwe. Wręczę w tym momencie mały upominek. Nie powiem, co jest w środku, ale... To bardzo miłe, że ojciec przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Waligura również przybył do nas na spotkanie z pielgrzymami. Bardzo dziękujemy za jego obecność, również pielgrzymował. Myślę, że skieruje do nas słowo. Drodzy pielgrzymi, czcigodny ojcze generale, ojcze kierowniku, ojcze Marku i wszyscy kapłani, ojcowie, siostry zakonne. Rzeczywiście przybycie do pielgrzymów i ta wspólna modlitwa z wami to jest też dla nas, którzy posługujemy na Jasnej Górze, taki zastrzyk nowej siły duchowej i też umocnienie i pewna radość, że Jasna Góra rzeczywiście otoczona jest modlitwą tych, którzy coraz bliżej są tego świętego miejsca. Na początku Eucharystii śpiewaliśmy, że jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce. Dla wielu z was, drodzy bracia i siostry, to pielgrzymowanie to jest taki powrót, ale który wiąże się też z wysiłkiem duchowym, z konkretnym darem modlitewnym, za który bardzo wam wszystkim dziękuję. Potrzebujemy tej modlitwy wszyscy, zarówno patrząc na nasze osobiste życie, te różne intencje, sprawy, które niesiemy, potrzebują naszej modlitwy, ale też i tego trudu, ale również potrzebuje modlitwy i nasza ojczyzna, i wspólnota Kościoła Świętego. Potrzebuje tego też Jasna Góra. Bardzo wam dziękuję za wasze świadectwo pielgrzymowania i dar modlitwy, szczególnie za modlitwę przebłagalną, związaną z tymi trudnymi doświadczeniami minionych miesięcy, kiedy tak bardzo bolały nas te akty profanacji, zniewagi, najświętszych dla nas wartości. Tu myślimy szczególnie w tej wspólnocie o zniewagach, które dotknęły jasnogórską ikonę. Cieszę się, że waszą modlitwą, waszym trudem pielgrzymowania też wynagradzacie po cichu w sercu za te nierozważne zachowania wielu z naszych rodaków. Dziękuję wam za radość pielgrzymowania, za to, że jesteście młodzi duchem, za to, że umacniacie i dajecie świadectwo wobec całej naszej ojczyzny, że rzeczywiście przywiązanie do najświętszych wartości jest ważnym elementem waszej codzienności, waszego życia. Bóg zapłać za każdą modlitwę i każdy trud, wylany pot, który niesiecie ku Jasnej Górze. Jesteśmy jedną wspólnotą tych, którzy służą Bogu na wzór Maryi. Bóg zapłać serdecznie.
tym momencie uprzedzająco już informuję, że podczas tegorocznej pielgrzymki na źródłach Pornustowę będzie czas na ekspiację za znieważenie ikony jasnogórskiej. My widzimy coś więcej. Widzimy znieważenie Najświętszej Marii Panny. Dokonamy tego wspólnie w miejscu bardzo szczególnym, ważnym dla nas. I zapewniamy ojca generała, ojca przeora, że szlak z Warszawy na Jasną Górę nie zarośnie krzakami. Będziemy podejmować pielgrzymowanie, tak jak mówił prymas tysiąclecia, na pielgrzymów zawsze można liczyć. Nigdy się na nich nie zawiodłem. Dziękuję księdzu prałatowi Adamowi Myszkowskiemu, proboszczowi Paradyża, przepraszam. No może będzie kiedyś Paryż tutaj. Paradyża i parafianom za przyjęcie nas w tutejszym sanktuarium. W przygotowaniach do warszawskiej pielgrzymki pieszej pomaga nam bardzo pan wójt gminy, pan Wojciech Rudalski, który udostępnił nawet budynki gminne. W tym momencie posługuje przy budynkach, tam rozdaje kawę, herbatę, zupy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W dniu dzisiejszym dołączyły do naszej pielgrzymki grupa dziesiątka żółta, biało-żółta i zielono-biała. Bardzo serdecznie witamy. Witamy przewodnika grup dziesiątych, księdza Włodzimierza, przewodników i wszystkich, którzy dołączyli. Nie wiem, czy mamy świadomość, jaki jest dzisiaj dzień, ale sobota, prawda? Weekendzik się rozpoczął dla niektórych. Ale na pielgrzymu to jest również czas, niektórzy nie mogą obiektywnie uczestniczyć, więc przybywają. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Podam w tym momencie liczbę zapisanych pielgrzymów. 4653 zapisanych, podkreślam, zapisanych. Bo są jeszcze pielgrzymi, którzy, no nie wiem, nie mają odwagi, czy są nieśmiali może. Kto jest zapisany? Ręka do góry. Dobrze, dziękuję. Kto jest niezapisany? Ręka do góry. Bardzo dobrze, są bardzo odważni, a po mszy świętej udadzą się do informacji. Tak, po prawej stronie. Ci, którzy się wstrzymali, nie ma takich tutaj. Dobrze, bardzo proszę czynić swoją powinność, bracia i siostry. Dzisiaj będą również sprawdzane znaczki. Zadbamy o to, bo to jest wspólna odpowiedzialność. W informacji znajdują się kalendarze, kartki pocztowe, znaczki, smycze pielgrzymkowe. Bardzo zachęcamy. Jest dla was, bracia i siostry, przygotowany. Można wysłać pocztówkę do teściowej. Cieszą się na pewno. Czekają. Przypominam również o piciu odpowiedniej ilości wody, elektrolitów. Myjemy owoce, dłonie, żeby zadbać o pewne bezpieczeństwo. W czasie pielgrzymki towarzyszą Radio Jasna Góra, Radio Warszawa, Radio Niepokalanów. Tygodnik Idziemy, dwumiesięcznik Jasna Góra, tygodnik Niedziela, jak również nasz dziennik. Ten nadający obiekt to jest dron, który materializuje i archiwizuje nasze pielgrzymowanie. Bardzo zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową pałalini.com.pl, Facebooka, Instagram. Można również pobrać aplikacje na komórkę, są one aktualizowane. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dbamy o, bracia i siostry, o czystość na postojach, odpoczynkach, noclegach. Wczoraj późno wieczorem przejeżdżałem przez nocleg grup 15 zasadniczych. Powiem tak, bardzo dziękuję za kulturę pielgrzymowania w tych miejscach. Zachowujemy to, co do nas należy. Niemniej jednak wśród wielu ogłoszeń są też takie
słodko-gorzkie i o tym chcę też powiedzieć w tym miejscu, w sanktuarium Pana Jezusa Ciernia Koronowanego. Bracia i siostry, bardzo proszę o przestrzeganie zasad, reguł, regulaminu, który związany jest z naszym pielgrzymowaniem. Żyjemy w czasach rozgrzewania. Wszyscy mogą mówić, co chcą, jak chcą, kiedy chcą. Natomiast na pielgrzymce obowiązują pewne zasady, tak jak w życiu. Wczoraj miał miejsce wypadek małego chłopca. Są pewne procedury, które są przewidziane, żeby się odpowiednio zachować. Przypominam, każdy z nas, spójrzcie teraz na swoje znaczki. Macie na odwrocie napisany numer telefonu alarmowy, tak czy nie? Jeżeli cokolwiek się stanie, to dzwonimy pod ten numer. Są bracia, którzy dzień i noc czuwają. Oni informują karetki, policję, odpowiednie służby. Jest przewodnik, jest zastępca, są bracia porządkowi. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo. Nie może być tak, że każdy decyduje, jak chce, co chce. Grozi nam dzisiaj, przepraszam, ten potwór narcyzmu i egoizmu, że ja decyduję. Zachowajmy pewne procedury, bo rodzi się później pewien chaos. Dziękujemy Panu Bogu i wszystkim, którzy w odpowiedni sposób zachowują się. Nic się nie stało temu chłopcu, wszystko jest dobrze, wrócił do pielgrzymki, będzie troszkę podjeżdżał. Brawo dla wszystkich, którzy... Ja rozumiem, że to było z troski, tylko działamy zbyt często przez nasze impulsy i emocje. To nas wszystkich gubi, naprawdę. To nas gubi. Zachowajmy pewne procedury. Bardzo o to proszę, bo był chaos wczoraj niepotrzebny. Jeszcze kilka informacji. Dobra jest taka, że oczywiście czeka nas dzisiaj kolejny etap naszej drogi. Podczas pielgrzymki będziemy przechodzili przez Sanktuarium Świętej Rodziny. Pamiętamy, to jest w kolejnych dniach takie bardzo ważne miejsce. I w tym roku siostry dominikanki przeżywają 150-lecie przybycia do tego miejsca. Przez 150 lat posługują pielgrzymom warszawskim i w imieniu wszystkich pielgrzymów wręczę podczas porannej mszy świętej pewne wotum, dar w imieniu naszej pielgrzymki, dziękując za posługę siostrom właśnie w tym miejscu. Przekażemy to podczas mszy świętej, aby święta Anna w dalszym ciągu opiekowała się siostrami, jak również pielgrzymami, którzy przybywają do tego miejsca. W dniu dzisiejszym podwyższymy trochę standard naszego pielgrzymowania. Bracia, nasi policjanci sprawdzą na alkomacie, czy jesteśmy w odpowiednim stanie do naszego pielgrzymowania. W sposób szczególny kierowców, uprzedzam to, naprawdę zrobimy to. Wszyscy, którzy przejeżdżają około pielgrzymki, zachowajcie odpowiednią prędkość. Zachowajcie odpowiednią prędkość. Pół godziny po mszy świętej wyruszy pierwsza grupa, grupa 15 brązowa. Wszystkie samochody towarzyszące wyjeżdżają przed wyjściem pierwszej grupy. Nie ma takiej opcji, żeby później sobie tam ktoś decydował, kiedy wyrusza. Jutro msza święta, ponieważ mamy dzień świąteczny, niedzielę, msza święta dla grup 15 w miejscowości Zuzowy przy kapliczce po godzinie 6 rano. Nie będzie odpoczynku w miejscowości Przedbórz. Tam odpoczywamy przed wejściem do Przedboża. Zarówno dotyczy to grup 15 i grup zasadniczych. Bardzo, bardzo proszę, nie chodzimy przed krzyżem. Chodzi na skróty, do domu nie wraca. Uwaga. I nie chodzimy pomiędzy grupami. Tam jest miejsce dla samochody. Bardzo proszę dostosować się do tych przepisów. Przepraszam, że w takim okolicznościach i w tym miejscu, ale to jest naprawdę z troski o nas wszystkich. Ojcze Generale, prosimy o błogosławieństwo. Zanim błogosławieństwo, ojciec Marek podziękował wszystkim, a wypada podziękować również jemu.
za te i gorzkie, i słodkie rzeczy, które przekazuje. I na pewno za tą całą słodycz organizacji 308 Warszawskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Serdecznie bym zaprosił. Dziękuję również wszystkim zakonnym współbraciom, paulińskim powołaniu, ojcom, braciom, klerykom, wszystkim czcigodnym księżom, którzy wspierają to dzieło warszawskiej pielgrzymki, wszystkim siostrom zakonnym, wam, którzy pielgrzymujecie, bo czujecie taką wewnętrzną potrzebę, bo przecież nikt nie jest przymuszony, ale czujemy, że coś trzeba zrobić, aby być lepszym, aby dobrym słowem obdarzać drugiego człowieka. Dziękuję także wszystkim służbom, tym, które wymienił ojciec Marek, służbom porządkowym, policji, służbom medycznym, bo one dbają o to, byśmy cali, zdrowi, szczęśliwi stanęli przed Maryją na Jasnej Górze. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za wasze świadectwo wiary. Bóg zapłać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą wdzięczni.